Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy eurokomuna z rządem, Sejmem Rzeczpospolitej w charakterze lojalnych podwykonawców dba o nasze bezpieczeństwo i higienę pracy. Procedujemy tutaj projekt, który oczywiście jest implementacją normy eurokołchozowej. Dawniej Moskwa, dziś Bruksela ponagla, w związku z tym uwijają się jak w ukropie i skaczą z gałęzi na gałąź lokalni tutaj, prawda, delegaci tej dawniej komuny, dziś eurokomuny. Pani marszałek, składam w imieniu mojego klubu Konfederacji formalny wniosek o odrzucenie tego projektu w całości i już tłumaczę dlaczego. Mamy przecież i Państwowy Inspektorat Pracy, i mamy sanepid, a w sanepidach mamy sekcję higieny pracy i, uwaga, nadzoru nad chemikaliami. Mamy też rejestry prowadzone centralnie i odgórnie substancji, chemikaliów groźnych, rakotwórczych. Wszystko to mamy. To się już dzieje, to znaczy najwyraźniej nie dzieje się w dostatecznym stopniu, skoro eurokołchoz musi nam teraz narzucić tworzenie jeszcze raz tego rejestru. Ma go wywieszać z kolei nie jakiś inspektor, tylko minister, i jeszcze odpowiedzialnością za to, żeby się nikomu nic złego nie stało, trzeba obdzielić pracodawców. I w tym projekcie ustawy napisaliście, to znaczy eurokołchoz wam napisał, że pracodawca ma być odpowiedzialny za to, żeby wymieniać środki, substancje, te, które mogą być niebezpieczne, na jakieś mniej niebezpieczne, ograniczające stopień narażenia. Kto mierzy ten stopień? Jaki jest miernik tego stopnia, jakie tam urządzenia? Przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Czyli, że każdy pracodawca, na przykład rozumiem szef na budowie, który stawia pracownika do mieszania czegoś w kuble, ma zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, ma, rozumiem, mieć jakiś instytut badawczy w swoim przedsięwzięciu, w swojej firmie, no żeby nie narazić się na oskarżenie, że czegoś nie dopatrzył. Jest to, szanowni państwo, no właśnie nic innego jak eurokomuna. Opakowanie mile szeleści papierem, różne frazesy o bezpieczeństwie. No i tutaj to jest doprowadzone do pewnego ekstremum, dlatego że tutaj reklamujecie to ustawodawstwo, tę implementację, troską o rozrodczość. Troską o to, żeby naród nam się rozwijał, a nie zwijał. Wy, rządzie i wy, większości parlamentarna, którzy przecież na sztandar wolności wynieśliście projekt rozszerzonej legalizacji dzieciobójstwa, a jednym z pierwszych waszych ruchów było wręczenie tabletki poronnej nieletnim dziewczętom, którym w szkole nie wolno podać aspirynki bez telefonu do rodziców, ale pigułeczka wczesnoporonna jak najbardziej. I wy, hipokryci eurokołchoźnicy, wjeżdżacie tutaj teraz z takim projektem, właśnie krokodyle łzy, troska o to, żeby się naród mnożył i żeby nikomu nie zaszkodziło. To jest piramida nonsensu, dlatego że jeśli to ustawodawstwo jest potrzebne, no to zlikwidujcież te niedziałające i PIP-e, Państwową Inspekcję Pracy, i sanepidy, skoro one najwyraźniej nie działają i skoro minister ma tworzyć rejestr tych substancji, to po co wszystkie wcześniejsze rejestry starannie tworzone przez jakieś tam inne instytucje publiczne? To albo tamto zlikwidujcie, a to wprowadzajcie, albo tego nie wprowadzajcie i egzekwujcie, żeby tamte firmy, instytucje państwowe, państwowego nadzoru wykonywały swoją robotę. No i na koniec jeszcze robicie to po wcześniejszych swoich dokonaniach paroletnich w walce z mniemaną pandemią, kiedy to wprowadziliście na rynek
taczkami, wagonami, dosłownie wagonami, wprowadziliście rozmaite eksperymentalne substancje, które okazały się tak niebezpieczne, że producenci wycofują je z rynku, ale wyście przymuszali ludzi do tego, żeby to bardzo sobie dziękuję. Aplikowali. Więc jakaż wiarygodność bardzo tej władzy, tego rządu w zabiegach, które rzekomo mają na celu polepszenie naszego zdrowia. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Bardzo dziękuję, panie pośle. Z jednym z panem się na pewno nie zgodzę. Pigułka dzień po niej jest pigułką wczesnoporonną. Ona ma jedno zadanie. Ma nie dopuścić do połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Zapraszam. Zapraszam panią poseł Annę Gembicką, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, listę do pytań uważam za zamkniętą i zapraszam pana posła Grzegorza Brauna, Konfederacja. Czas wyznaczam na 1 minutę. Ja mam pytanie do pana ministra, które przybierze formę zgadywanki. Zgadywanki, to znaczy proszę zgadnąć, panie ministrze, której z dziedzin i aktywności instytucji, służb, urzędów państwowych objętych tą ustawą, tą skromną implementacją, bo to wyjątkowo akurat nie jest 500 stron, tylko tam raptem parę, ilu z tych dziedzin i aktywności nie pokrywają istniejące do tej pory instytucje, urzędy, firmy i która z dziedzin życia i obowiązków, które ma nałożyć ta ustawa, nie jest pokrywana i wykonywana przez już istniejące służby, urzędy, instytucje. Podpowiadam, ani jedna. Wszystkim tym już ktoś lub coś się zajmuje, ale wy nakładacie na to jeszcze jedną warstwę palimpsest eurokołchozowej normy. Bardzo dziękuję i zapraszam panią poseł Annę Gębicką, Prawo i Sprawiedliwość. Nie widzę. Zapraszam pana posła Artura Łąckiego, Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, ja nie z pytaniem, ale z apelem, bo pan, ja byłem mikroprzedsiębiorcą, małym, średnim i teraz moja żona jest średnim przedsiębiorcą. Pani, my żeśmy przeszli, moi znajomi, wszystkie te sanepidy, pipy, pichy w naszej firmie. Wszystko się kończyło zawsze tym, że trzeba było coś zapłacić. Jak nie za to, to za tamto. Tak wyglądały te kontrole. Ja rozumiem, że to pewnie jest potrzebne, o czym teraz mówimy, tylko obawiam się, że kiedy to prawo wejdzie w życie, to ta Państwowa Inspekcja Pracy, o której pan mówi, ona nie poleci do wielkich spółek Skarbu Państwa albo ani do dużych firm z kapitałem zagranicznym, bo tam nic nie ugrają, tylko polecą właśnie do tych fryzjerów, kosmetyczki i zakładów samochodowych. Więc mam apel, żeby może w pierwszym roku uczyły i szkoliły, a dopiero potem brały się za karanie. Żeby to nie było tak, że w poniedziałek podpiszemy, a we wtorek będą pierwsze mandaty już z tego tytułu schodziły do Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam pana posła Tadeusza Tomaszewskiego, klub Lewica. Nie widzę, a jest pan poseł. Bardzo proszę, zapraszam. Panie pośle Braun, bardzo proszę podyskutować na zapleczu. Dziękuję. W tej sali. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, rozmawiamy dziś w kontekście kodeksu pracy. W tej Izbie odbyły się pierwsze czytania projektów ustawy poselskiego Lewicy oraz obywatelskiego dotyczącego emerytur stażowych. Od tego czasu upłynęło już znaczący czas. Obywatele pytają nas, odwiedzają na dyżurach poselskich, co dalej się dzieje z pracą nad tymi projektami ustaw. W związku z tym, że pan minister miał zaszczyt reprezentować rząd w pracach nad tymi projektami ustaw tutaj, kiedy odbywało się pierwsze czytanie, chciałem zapytać, czy szef rządowego centrum skierował te projekty ustaw, czy przypisał do konkretnego ministerstwa, bo brak
stanowiska rządu uniemożliwia właściwie prowadzenie prac nad tak ważną ustawą pociągającą za sobą znaczące środki finansowe. Szefowa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ostatnio zasygnalizowała możliwość odbycia wysłuchania publicznego, co będzie zapewne inspirujące do strony rządowej. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle, i słowo od siebie, trochę sprowokowana panem posłem Braunem. Chcę powiedzieć jedno, że w czasie, kiedy mamy najmniej urodzin od czasów II wojny światowej, w dobie kryzysu demograficznego, w erze szerzenia się chorób nowotworowych, to jest ważna implementacja, która nowelizuje kodeks pracy. Implementacja, która przede wszystkim wzmocni ochronę pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które to substancje mogą wywierać niekorzystny wpływ na rozrodczość. I dziwię się trochę, że złożył pan odrzucenie jednak tego projektu, bo nie powinniśmy dyskutować o ochronie i bezpieczeństwie, ochronie zdrowia, bo zdrowie i życie każdy z nas ma jedno i powinniśmy je za wszelką cenę chronić. Nie, panie pośle. Nie może pan sprostować. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zamykam dyskusję. W związku z tym... A, jeszcze pan minister. Z tego